No, zdecydowanie rośnie, że tak powiem, popyt na rynki terminowe, ale to są konkretne powody takiego zjawiska. No, przede wszystkim zmienność cenowa, która w ostatnich latach po wejściu do Unii, kiedy otworzyliśmy się na rynek globalny zbóż i wykorzystania, poza tym rynki finansowe, które potęgują jeszcze tą zmienność cenową, no i to powoduje, że zmienność cenowa sprawia, że dochody są destabilizowane, że zyski są niestabilne i to jest takim podstawowym argumentem do tego, żeby wykorzystywać rynki terminowe, bo rynki terminowe służą właśnie do zarządzania ryzykiem cenowym, służą do stabilizowania dochodów. I powiedzmy sobie szczerze, że ten, kto nie funkcjonuje na tym rynku, kto nie wszedł na te rynki, ten ponosi koszty światowej zmienności cen. W związku z czym w Polsce nasi producenci są trochę pokrzywdzeni, ponieważ my nie mamy takiej możliwości, takiej bezpośredniej możliwości zarządzania ryzykiem cenowym, no ze względu na to, że w Polsce nie rozwinęła się giełda towarowa, giełda terminowa. Natomiast korzystanie z zagranicznych giełd oczywiście jest możliwe, ale tutaj trzeba mieć świadomość, że rolnik zawsze będzie w pozycji spekulanta, czyli osoby, która nie tylko zarządza ryzykiem i zabezpiecza cenę, ale po prostu spekuluje na rynku walutowym i na rynku towarowym. Myślę, że do tego nasi rolnicy nie są przygotowani. W związku z czym to jest bardzo duże ryzyko ponoszenia nieoczekiwanych strat. Jak czasami w kuluarach się z panem profesorem rozmawia, można powiedzieć, że my tu w Poznaniu też mieliśmy bardzo dobry start przed laty, ponieważ pan jako szef giełdy poznańskiej w Poznaniu praktycznie ten rynek tutaj w Polsce tworzył i wtedy również powstawała giełda, która tak dzisiaj bardzo chętnie przez rolników jest oglądana chociażby w internecie, Matif, a obecnie Euronex, tak? No to był właśnie ten okres, początek lat 90., gdzie był taki wielki boom na rozwój rynków giełdowych. No w Poznaniu rzeczywiście z dużym sentymentem wspominam giełdę poznańską, która była w owym czasie najlepiej w Polsce rozwinięta. To była taka równolatka giełdy Matif ówczesnej paryskiej i powiedzmy sobie szczerze, na giełdzie poznańskiej w latach 98-2000 funkcjonowały rynki terminowe, pierwsze w historii gospodarczej Polski rynki terminowe, które były zorganizowane na zbożu, na pszenicy i na żywcu wieprzowym. No niestety, jeżeli przypomnimy sobie, jaki to był okres, że interwencjonizm na rynku rolnym szalał po uszy, to zrozumiemy, że te rynki po prostu nie mogły się rozwinąć, ponieważ interwencjonizm i wolny rynek terminowy to są dwie sprzeczności.